też kiedy, jeszcze przed obroną, że w Nigerii, w Indonezji były takie... Halo? Tory, że to wygląda jak taka skrzyneczka, szafka taka, z szufladkami. I tam te... Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, to na niedużym terenie jesteśmy w stanie wyhodować w krótkim czasie dużą ilość biomasy zdatnej do spożycia. Jeśli chodzi o aspekty związane z ochroną środowiska, to nie ma tak dużej emisji gazów cieplarnianych czy amoniaku, jak przy hodowli, brzydko mówiąc, wołowiny. Możemy je karmić resztkami z naszego stołu, czyli to, czego nie zjemy, zamiast wyrzucać, możemy dać owadom i one to przerobią na świeżą biomasę i po kilku dniach czy tygodniu mamy świeże kotlety. I to jest to, także nie będę chciała na rzuć jednego, zobaczy się ten. Chyba jeszcze trochę są. No tak, to tak. Mamy zamiast tych pasek. Czyli na przykład jeśli my chcemy jakiś smak powiedzmy bardziej orzechowy, możemy sobie spróbować drewnojada czy mącznika. Jeśli chcemy coś kwaśnego, możemy sobie spróbować mrówki. Czy właśnie takie, czy właśnie szarańcze, czy świerszcze. One z kolei właśnie też jakoś tam orzechowo, czy cytrynowo też często pachną, ponieważ one czasami wytwarzają właśnie limonen na przykład. Generalnie mają więcej białka niż tłuszczu, więc dla niektórych osób to jest ważne, mogliby właśnie traktować to jako jedzenie jakieś tam bardziej dietetyczne przy dosyć dużej wartości odżywczej. I one właśnie mają, oprócz dużej zawartości białka, mają też duże zawartości pierwiastków, takich jak żelazo, czy chociażby potas, czy sód. Czy kąska, tak? Tak generalnie jest. Ciekawe. Okay. Nie. To jest dobre. Dziękujemy. Puszka jest kandyzowana. Kandyzowana to znaczy? To znaczy w syropie z cukru i z laską wanilii. Aha, okej. Okay. Myślę, że na początku ludzie będą to próbować i kto wie, może za 10-12 lat to będzie tak samo jak karkówka sprzedawana w sklepach, będzie tak samo opakowanie z wierszu albo czegokolwiek. Także dla mnie to było ciekawe i myślę, dlaczego nie? Ja sama to zjadłam! Naprawdę dobro. Spodziewałam się szczerze, że może być gorszy w smaku. Bardzo mi posmakował i wydaje mi się, że z chęcią bym jeszcze raz spróbowała. Więc trochę tłuściutki, dobry, taka, jakby powiedzieć, chrupki w smaku. Nie wiem, co jeszcze dodać. Dobrze się komponuje z orzechami i z sałatką. Super, dziękuję. Nie mogłyśmy znać egzaminu z biochemii, bo odejęłyśmy się świerszczy. Powiem właśnie, że nie znam. To, że jestem pełna podziwu, ale jednocześnie lekko taka odrzuca mnie to. Ale podziwiam koleżankę, że się zdecydowała zjeść, tak, brawo.